Szanowni Państwo, projekt, który będę starała się Państwu przybliżyć, jest przykładem szkoleń w formie blended learning realizowanych dla pracowników administracji publicznej. Projekt ten realizuje Szkoła Główna Handlowa jako partner merytoryczny. Jest to projekt oczywiście finansowany ze środków Unii Europejskiej. Polega na przeprowadzeniu 10 szkoleń, tak naprawdę z zakresu zarówno umiejętności miękkich, jak i szkoleń bardziej specjalistycznych. Szkoła Główna Handlowa przeszkoliła już prawie 300 pracowników powiatowych urzędów pracy. Jeżeli chodzi o cele tego projektu, to najistotniejszym celem jest tak naprawdę podwyższenie jakości usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy dzięki zastosowaniu nowo zdobytej wiedzy. Także ważnym celem jest wykształcenie w pracownikach powiatowych urzędów pracy takiego nawyku samodoskonalenia się, tego, o czym tutaj bardzo często dziś mówimy. Istotnym elementem jest także wykształcenie pewnego takiego doświadczenia, a także umiejętności stosowania nowoczesnych technologii zarówno w pracy, jak i właśnie w takiej samoedukacji tych osób. Czyli tak naprawdę chodzi o rozwijanie podstawowych umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. Jest to o tyle istotne, że ten właśnie sektor, administracja publiczna, to jest sektor, jeden z kluczowych tak naprawdę sektorów mający znaczenie w przypadku rozwoju tych idei, o których mówiłam. Zastanawialiśmy się, jaki model blended learning przyjąć przy realizacji tego typu szkoleń. Otóż w kształceniu akademickim, w e-learningu akademickim można mówić, że bardziej ważny jest sam aspekt prowadzenia zajęć, czyli tak naprawdę interakcji pomiędzy wykładowcą, studentami. Znów w kształceniu korporacyjnym podkreśla się ten charakter instruktażowy, czyli tak naprawdę mówi się głównie o interakcji użytkownika, czy odbiorcy szkoleń i materiału szkoleniowego. Myśmy się zdecydowali na coś, co jest pośrodku, tak naprawdę coś, co łączy te dwa opisane wcześniej sposoby realizacji szkoleń. I powstał w ten sposób trzyetapowe szkolenie. Oczywiście większość kursów składa się z tych trzech etapów, są takie, które były pozbawione jednego z etapów, o których za chwilę Państwu powiem. Jeżeli chodzi właśnie o program szkoleń, na przykładzie jednego takiego szkolenia, wyjaśniając, była część e-learningowa i od tej części zaczynało się szkolenie. Tak naprawdę użytkownicy zapoznawali się z treściami, z materiałami udostępnionymi na platformie e-learningowej. Następnie, kiedy poznali treści tych materiałów, na forum dyskusyjnym były zagadnienia przygotowane przez prowadzącego szkolenie i w tym momencie mogli oni rozpocząć dyskusję dotyczącą właśnie tych przygotowanych przez prowadzącego zagadnień, wzajemnie dzieląc się doświadczeniami, komentując swoje wypowiedzi i jakby wszystko w oparciu o tę treść, którą wcześniej poznali na platformie e-learningowej. Etapem kończącym te działania w szkoleniu e-learningowym był test wiedzy. Test, który dotyczył także treści przekazywanych właśnie podczas szkolenia. Kolejnym etapem szkolenia było już spotkanie stacjonarne, na którym były prezentowane zupełnie inne treści, oczywiście związane tematycznie ze szkoleniem, ale inne od tych, które były przekazywane podczas szkolenia online. I to były głównie treści takie, które wymagały jakiejś praktycznej formy przekazu. Całe spotkanie kończyło się przygotowaniem planu działania, czyli tak jakby uczestnicy tego szkolenia sami sobie wyznaczali pewne cele na przyszłość w oparciu o to, czego się dowiedzieli, wyznaczali sobie pewne elementy, które z tego szkolenia chcą zastosować do swojego działania, między innymi właśnie w pracy. Całość była zakończona wirtualnymi konsultacjami, które odbywały się na platformie e-learningowej. Te wirtualne konsultacje były dla trenerów możliwością kierunkowania właśnie stworzonych podczas szkolenia tradycyjnego planów działania, ale także był to jeszcze czas na dopowiedzenie pewnych kwestii, na które zabrakło czasu podczas szkolenia tradycyjnego, czy też wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się.
przyjętego modelu oczywiście wynikała także aktywność kursanta. Była ona dość rozbudowana, ponieważ oprócz tej pracy na forum dyskusyjnym, o której mówiłam, oprócz rozwiązywania testów wiedzy, które wchodziły w, tak naprawdę w punktację wpływającą na zaliczenie bądź nie części szkolenia online, uczestnicy musieli pracować według harmonogramu. Z reguły takie szkolenia, moduły szkoleniowe były udostępniane co tydzień, także było to dość duże tempo pracy. Także wymagaliśmy od nich aktywnego udziału w zajęciach stacjonarnych i tak jak mówiłam już wcześniej, podczas wirtualnych konsultacji także ta aktywność od nich była wymagana pod względem podzielenia się tym, co zaplanowali sobie na przyszłość w tych swoich planach działania. Bezpośrednio właśnie z tymi formami aktywności uczestników powiązany jest także sposób ewaluacji, jaki przyjęliśmy w tym projekcie. Jest on także sposobem dość rozbudowanym. Po pierwsze, na początku odbyła się taka mini analiza potrzeb szkoleniowych. Uczestnicy w ankietach deklarowali po prostu tematy, które chcieliby, aby w danym szkoleniu zostały poruszone. Oprócz tego całość tych szkoleń tematycznych była poprzedzona kursem instruktażowym związanym z obsługą platformy, a także zawierał on zagadnienia z dziedziny e-learningu, więc jednym z elementów ewaluacji był także taki ankietotest dotyczący właśnie wiedzy z zakresu e-learningu i ICT. Także przed szkoleniami kursanci wypełniali wstępny test kompetencyjny, który miał pozwolić nam określić poziom ich wiedzy bazowej i także był pewnym wskaźnikiem na to, jakie informacje jeszcze powinny w tym szkoleniu się znaleźć. Istotnym, dość ciekawym elementem zastosowanym przez nas był bilans emocjonalny. To jest jakby taki element ewaluacji bieżącej. Na platformie została przygotowana aplikacja, gdzie uczestnicy mogli na bieżąco wpisywać swoje szczere emocjonalne odczucia dotyczące właśnie realizacji kursu. Opublikowane przez obserwatora było 3 dyspozycje. Jedna pojawiała się na początku szkolenia, druga po teście punktowanym i trzecia na końcu szkolenia. W ten sposób myśmy mieli możliwość także reagowania, jeśli docierały do nas jakieś sygnały. Oprócz tego uczestnicy wypełniali testy wiedzy, o których już wspominałam, na zakończenie modułów szkolenia realizowanych online. One także wchodziły w skład badania tego cząstkowego przyrostu ich wiedzy. Tak jak mówiłam, także ważne było tutaj przygotowanie tych planów działania, bo to, w jaki sposób one zostały przygotowane, dla nas była to także informacja zwrotna, na ile wykładowca tutaj zrealizował pewne postawione sobie cele podczas szkolenia. Podczas zajęć tradycyjnych, na zakończenie tych zajęć, rozwiązywali ponownie test kompetencyjny i on porównywany z tym testem wstępnym wskazywał nam później ten przyrost wiedzy, który nastąpił. I ostatnim bardzo ważnym elementem tego procesu ewaluacyjnego była ankieta podsumowująca. Ona składała się tak naprawdę z dwóch elementów, ponieważ pierwsza część dotyczyła oceny kursu, w którym właśnie uczestniczyliśmy, pod względem odbioru treści e-learningowych, przygotowania trenera, przebiegu całej pracy, materiałów szkoleniowych, a także zawierała taki element samooceny przyrostu wiedzy. No i główny element tej ankiety, czyli ocena całego projektu. Tę część ankiety wypełniali uczestnicy, którzy kończyli właśnie na danym szkoleniu uczestnictwo w projekcie. Możemy już powiedzieć o pierwszych efektach tego projektu, ze względu na to, że większa część szkoleń została już zrealizowana. W tej chwili pozostały do realizacji 3 szkolenia, w tym jedno już praktycznie jest zakończona ta część szkoleń online. Jeśli chodzi o uzyskane rezultaty, na podstawie wpisów uzyskanych w bilansie emocjonalnym, można stwierdzić, że większość uczestników deklaruje poczucie zadowolenia. Jeżeli chodzi o niezadowolone osoby, to jedną z najczęstszą przyczyną niezadowolenia jest mówienie o tym, o pewnych ograniczeniach związanych z dostępem do komputera czy też do internetu. Poza tym uczestnicy często mieli takie przekonanie o mniejszej skuteczności zastosowanej formy szkolenia i podkreślali większą wartość takiego kontaktu bezpośredniego z trenerem.
Czynili także uwagi dotyczące przyjętego przez nas sposobu punktacji, czy też stopnia trudności zastosowanych elementów kontrolnych. Często pojawił się taki argument, że by odpowiedzieć poprawnie na pytania w testach wiedzy, nie wystarczy jedynie treść przekazywana w modułach szkoleniowych, ale są także zmuszeni do poszukiwania źródeł odpowiedzi poza tymi materiałami szkoleniowymi. Jeżeli chodzi o przyczyny zadowolenia, to jednak znacząca większość kursantów wyrażała aprobatę co do tej formy szkolenia, a jako przyczynę swojego zadowolenia najczęściej wskazywała pozytywną ocenę własnych właśnie osiągnięć, umiejętności czy też możliwości, które byli w stanie zweryfikować w trakcie pracy podczas trwania kursu. Również dla nas cieszącym jest fakt taki, że w tych pozytywnych odczuciach przejawia się dobra ocena przygotowanych materiałów szkoleniowych, a także ten sposób szkolenia był chwalony jako taki sposób, który sprzyja samodzielnej nauce. Również chwalono sobie możliwość konfrontacji poglądów, czyli podczas tych dyskusji na forum z innymi uczestnikami, a także sprawność realizacji tego szkolenia i nowoczesność zastosowanych form pracy. Jeżeli chodzi o analizę właśnie testów kompetencyjnych, które były wypełniane na początku i po zrealizowanym szkoleniu, również w przypadku tych 6 zakończonych kursów ten przyrost wiedzy nastąpił. Największy przyrost wiedzy mogliśmy zaobserwować w przypadku szkolenia Public Relations i tutaj ten średni procentowy wynik testu po realizacji kursu uległ znaczącej poprawie, ponieważ z 19,86% do 77,57% zwiększyła się średnia liczba poprawnych udzielonych odpowiedzi. Najmniejszy przyrost wiedzy odnotowaliśmy w przypadku szkolenia Efektywne pośrednictwo pracy. To jest prawdopodobnie związane z tym, że w przypadku testu wstępnego kursanci pytani o ocenę, o samoocenę tak naprawdę wiedzy i umiejętności z tej dziedziny, 50% uczestników tego szkolenia uznało, że posiadana przez nich wiedza z tego zakresu jest na poziomie dobrym, że nie mają problemów w kontaktach interpersonalnych z osobami bezrobotnymi, a jeśli takie sytuacje się zdarzają, to z reguły są w stanie sobie z nimi poradzić. Zatem jeżeli chodzi o wszystkie zastosowane przez nas testy wiedzy i porównywanie tych testów wstępnych i testów końcowych, to można stwierdzić, że średnia liczba właśnie poprawnych udzielonych odpowiedzi zwiększyła się w przypadku 6 testów końcowych w stosunku do tych 6 testów wstępnych o 37,66 punkta procentowego. Biorąc pod uwagę ankiety ewaluacyjne, czyli ten ostatni ważny dla nas element, porównując dane uzyskane z 4 zrealizowanych szkoleń, również można stwierdzić, że szkolenia spotykają się z pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. 83% kursantów stwierdziło, że odbyte kursy spełniły ich oczekiwania. Ponadto, co jest ważne, 90% uznało, że wystarczająca była liczba godzin zajęć zrealizowanych online, ale 58% stwierdziło, że niewystarczająca liczba była zajęć zrealizowanych tradycyjnie. Ponadto 89% osób przyznało, że w programie znalazły się treści dla nich nowe, nieznane. A także istotnym faktem jest to, że 99% uczestników stwierdziło, że trenerzy byli pod względem merytorycznym bardzo dobrze przygotowani do realizowanych szkoleń. W obecnej chwili tę ankietę końcową oceniającą cały projekt oceniło dopiero 64 osoby, ale mimo takiej niewielkiej liczby osób ta ocena jest także pozytywna. 44 osoby uznały, że połączenie właśnie tradycyjnych metod szkolenia z formami nauczania online pozwala zwiększyć w ich odczuciu skuteczność takich szkoleń. 29 osób przyznało, że chciałoby uczestniczyć w następnym szkoleniu właśnie zrealizowanym w takiej formie, a także 54 osoby stwierdziło, że poleciłyby szkolenia realizowane przez nasz ośrodek innym osobom. Jeżeli chodzi o samoocenę umiejętności właśnie wykorzystania nowoczesnych technologii,
to te odpowiedzi z testu z ankiety końcowej są także optymistyczne w porównaniu z odpowiedziami, których udzielono w ankiecie wstępnej, ankietoteście po szkoleniu z zakresu e-learningu. Tam wtedy 45 osób stwierdziło, że przy komputerze czuje się niepewnie, a nawet 4 osoby przyznały, że czują się zagubione. Stąd oprócz tych takich pozytywnych naszych odczuć przejawiających się w tych wszystkich formach ewaluacji, dostrzegamy także pewne ograniczenia i bariery, które w jakiś sposób utrudniają efektywną realizację tego typu szkoleń. Część z tych obserwacji potwierdzała się także w przypadku wystąpień innych prelegentów mówiących o różnych projektach. Otóż głównym taką barierą jest brak powszechnego dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych ze strony kursantów i to jest troszkę z tym powiązane, że także brakowało tutaj pewnej wspólnej polityki Urzędów Pracy pod względem organizacji czasu na udział w tych szkoleniach. Często docierały do nas takie sygnały, że były pewne utrudnienia skorzystania z infrastruktury w powiatowych urzędach pracy, na przykład poza godzinami pracy. Także takim czynnikiem, który tutaj był znaczący, jest brak systematycznej aktywności online. Tak jak mówiłam, te szkolenia odbywają się w dość takim szybkim tempie. Przyjęty przez nas system punktacji wymaga aktywnego uczestnictwa w tych zajęciach, zarówno w części online, jak i w części tradycyjnej. Stąd pojawiały się czasem problemy z zaliczeniem tych zajęć. I istotnym z naszego punktu widzenia elementem jest właśnie także postawa roszczeniowa odbiorców tych szkoleń. Bardzo często brakowało motywacji z ich strony do takiego właśnie aktywnego uczestnictwa w tych zajęciach, a raczej czasem było to traktowane jako zło konieczne. I to jest bardzo duża bariera, którą naprawdę trudno jest pokonać. Jednak na zakończenie chciałabym powiedzieć, że pozytywnym dla nas doświadczeniem jest realizacja tego projektu, a szczególnie motywuje nas to, że ten projekt przez osoby najważniejsze, czyli przez pracowników 9 powiatowych urzędów pracy, jest oceniany pozytywnie. Dziękuję bardzo.